Już od środy 1 lipca powinniśmy drobiazgowo przestrzegać zasad segregacji odpadów. Nie będzie żadnego tłumaczenia. Nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej nie pozwala już na oddawanie zmieszanych odpadów. Na każdym ciąży obowiązek dzielenia własnych śmieci na odpowiednie frakcje. Powiedzmy wprost, nie mamy już teraz możliwości wyboru, czy chcemy segregować śmieci, czy nie. Nakazuje nam to po prostu prawo, że śmieci musimy segregować. I jest to nieodwołalny warunek prawny, który teraz każdy mieszkaniec każdego miasta w Polsce, w tym Suwałk, musi przestrzegać. Osoby, które nie będą respektowały tego obowiązku, zapłacą za to. Dosłownie. Zgodnie z nowymi zasadami i cennikiem odbioru odpadów, w Suwałkach standardowa opłata za odbiór śmieci wynosi 33 zł. Jeżeli tego nie zrobimy, no będą tutaj oczywiście swego rodzaju problemy i konsekwencje, ponieważ będą prowadzone bardzo szczegółowe kontrole związane z tym, jak w wiatach śmietnikowych wygląda ta segregacja. I jeżeli osoba kontrolująca udowodni, że niestety, ale mieszkańcy danej okolicy, tej wiaty, do której trafiają te śmieci, nie segregują tych śmieci, niestety będzie tutaj dochodziło do czegoś, co nazywamy odpowiedzialnością zbiorową. Wszyscy mieszkańcy z danej okolicy będą niestety mieli podniesioną opłatę do 66 zł miesięcznie. Zapowiadane przez samorząd kontrole zawartości pojemników pozwolą szybko ustalić miejsca, w których obowiązek segregowania odpadów nie jest respektowany i wszyscy użytkownicy każdej z wiat, w której znajdą się nieposegregowane śmieci, zapłacą podwójnie. Jak wskazał Kamil Sznel z suwalskiego ratusza, wśród mieszkańców domów jednorodzinnych problemu źle posegregowanych odpadów praktycznie nie ma. Problemem są budynki wielorodzinne. Ustawodawca, mając świadomość trudności w ustalaniu konkretnych osób niewykonujących obowiązku segregacji, sięgnął po odpowiedzialność zbiorową. W taki sposób tłumaczenie, że to nie ja, odchodzi do lamusa.